No witajcie, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować Avermaidy Live Gamer HD. Sprzęt właśnie co otrzymałem, całkiem niedawno, jakąś godzinę temu go zainstalowałem. No i co, otworzyłem pudełko, a tam patrzę, całkiem ładne opakowanie. No i takie wyglądało to obiecująco, więc mówię, kopię dalej. Z każdą warstwą, przez którą się przekopałem, to wyglądało coraz bardziej obiecująco, aż w końcu zobaczyłem, to co wy teraz widzicie, to jest puste opakowanie, ponieważ ja widziałem już tam w środku był Live Gamer oraz przycisk tak zwany Hot Button, który służy do rozpoczęcia i zakończenia nagrywania. One są niewielkie, tak, ten przycisk jest, nie wiem, gdzieś wielkości myszki. Sama karta też jest niewielka. Ale nieco głębiej się dokopałem, to była płyta ze sterownikami oraz licencja XSplit. No i oczywiście okablowanie, które znajdowało się pod tą licencją, co wam pokazuję tam palcem. Tak, no i tak w ten sposób się prezentuje przycisk obok mojej klawiatury. Przycisk jest całkiem fajny i ma jego podświetlenia, które tutaj dali mu producenci, całkiem pomagają nam w zrozumieniu, czy nagrywanie jest w toku, czy program dopiero się włącza i takie tam, czy w ogóle nie jest po prostu na standby. A tak prezentuje się urządzenie z tyłu mojego komputera. Podłączone jest obecnie do komputera, ale również było podłączone do Xboxa 360. Zaprezentuję wam również i gameplay z krótki, bardzo, bardzo krótki gameplay, taki, którym chciałem zaprezentować, po prostu sprawdzić jak to działa. Po prostu nagrałem krótki, dwuminutowy może gameplay z GTA 4. This is Sparta! Ogółem program do nagrywania jest bardzo profesjonalny i ma wiele zaawansowanych funkcji. Wybieranie bitrate'u, tak, próbkowania projektów, audio i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo dobrze zrobiony program, jak i również urządzenie działa bez zarzutów. Z mojej strony to tyle, tylko tak powiem wam orientacyjnie, że sprzęt kupiłem za 515 zł i mi się wydaje, że było warto, ponieważ naprawdę prezentuje klasę. Z tej strony mówił Dawciu, dziękuję serdecznie za oglądanie.